Jak to nie jest pan księciem? Pan sam prosto w oczy mówi mi, że nie jest księciem? Mój Boże, wszystkiego mogłam się spodziewać od jego wrogów, ale takiego zuchwalstwa nigdy. Czy on żyje? Czyś ty go zabił? Mów! Kto tam wie, kim jesteś i skąd się wziąłeś? Ale moje serce czuło intrygę. Czuło zawsze, przez całe 5 lat. Siedzę tu i dziwię się, co to za sowa przyleciała do mnie. Nie, mój drogi. Złym jesteś aktorem. Gorszym od Lebiatkina. Kłaniaj się ode mnie nisko, hrabinie. I powiedz jej, żeby przysłała kogoś sprytniejszego. Wynajęła cię. Jesteś u niej na łaskawym chlebie. Na wylot widzę całe wasze poszukaństwo. Wszystkich was, co do jednego widzę na wylot, wszystkich znam! Tak. Podobny jesteś do niego. Możeś nawet jego krewniak. Sprytni jesteście. Ale mój to sokół jasny. I książę. A tyś? Puszczyk i kupczyk. Mój to i Bogu się pokłoni, gdy zechce. A nie, to nie. A ciebie? Nawet szatuszka. Mój drogi, kochany, szatuszka uderzył w twarz. A czego się tak przestraszył, wchodząc wtedy? Kto cię wtedy nastraszył? Gdy zobaczyłam twoją podłą twarz, kiedy upadłam, a tyś mnie pochwycił, to jakby robak wpełzł mi do serca. To nie on. Myślę, nie on! Nie wyparłby się mnie mój sokół przed tamtą panienką! Mów, samozwańcze, dużo ci za to dali? Za jaką sumę zgodziłeś się na to? Ja nie dałabym ci ani grosza!